Projekt Edukacja na Nowo powstał w ramach partnerstwa wielu różnorodnych organizacji i instytucji. Ta różnorodność była celowa. Chodziło nam o to, żeby cała grupa tworząca partnerstwo była doświadczona w różnych dziedzinach. Dzięki temu byliśmy dobrze przygotowani do naszego głównego celu, celu projektu, którym jest stworzenie nowego modelu kształcenia nauczyciela XXI wieku. Uważamy, że kluczowym elementem zmian do wprowadzenia w edukacji jest właśnie nauczyciel. Należy go dobrze przygotować, a właściwie wspierać do tego, żeby sam był gotowy do wykorzystania nowych technologii, wykorzystania nowych idei w praktyce szkolnej. Pierwszym krokiem naszego projektu było przygotowanie i zorganizowanie szkolenia pilotażowego, w którym wzięło udział wielu nauczycieli, ale także studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Założenie tego szkolenia, tego projektu jest takie, żeby łączyć studentów i nauczycieli w jednej grupie, tak żeby mogli dzielić się ze sobą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Ważna jest chyba taka wymiana doświadczeń, że myślę, że właśnie studenci często jeszcze wychodzą z takim zapałem, zaangażowaniem, mają dużo nowych pomysłów, nowych idei, a za to nauczyciel ma doświadczenie i rzeczywiście można tutaj pewnie wspólnie zbudować coś dobrego. Myślę, że jeszcze mam nadzieję, że jeszcze doświadczę więcej takiej współpracy na takim polu. No bardzo fajny pomysł. Mogliśmy się od siebie wzajemnie uczyć. Podobało nam się bardzo to, że właśnie była ta współpraca studentów z nauczycielami, czyli spojrzenie takie świeże studentów i doświadczenie nauczycieli i nastąpiła wymiana, tak? Mogłyśmy w sumie, bo w sumie same panie brały udział w kursie. Ale panów zapraszamy. Tak, zdecydowanie. Właśnie dzieleniem się na forum naszymi spostrzeżeniami. Więc to w sumie było bardzo... Bardzo cenne doświadczenie. To jest wspaniały pomysł, bo możemy dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami i umiejętnościami jednocześnie, tak? Myślę, że zarówno dla jednej i drugiej strony przynosi bardzo wiele korzyści. Nie wymienić się swoimi doświadczeniami, które w moim przypadku są znikome wręcz, a nauczyciele posiadają większą wiedzę w tej kwestii, więc było bardzo dobrym pomysłem moim zdaniem. Mogłyśmy razem przygotowywać zajęcia metodą projektu, planować zajęcia, później je realizować wspólnie, więc bardzo dobrze oceniam tę współpracę. Uważam, że rzeczywiście studentki powinny nawet mieć w większym zakresie praktyki. Staraliśmy się także, żeby te idee, które promujemy, do których zachęcamy nauczycieli, były stosowane także na uczestnikach szkolenia. Zachęcamy wszystkich do stosowania nowych technologii, ale oczywiście to stosowanie musi iść w parze razem z nowymi metodami, z nowym podejściem do nauczania. I tak było też w trakcie naszego szkolenia. Kiedy zachęcaliśmy do wykorzystywania idei konstrukcjonizmu, także z pomocą tych idei pracowali i przygotowujący szkolenie nauczyciele prowadzący, ale także uczestnicy. Jeżeli zachęcaliśmy do oceniania kształtującego, to także w ten sposób byli oceniani uczestnicy kursu. Dowiedzieli się, co to jest prawidłowo skonstruowana informacja zwrotna, na co bezu, jak przygotować cele w języku ucznia czy uczestnika szkolenia. Chcieliśmy pokazać, że za pomocą nowych technologii można się lepiej, łatwiej uczyć, że można je mądrze wykorzystując, rzeczywiście poprawić jakość edukacji.